Co się wydarzy z budżetem obywatelskim? Na 100% tego jeszcze nie wiadomo. Prezydent zwołał z radnymi spotkanie 15 maja. Na tym spotkaniu zostaniemy poinformowani, przedstawione nam zostaną opcje, co robimy między innymi z budżetem obywatelskim, czy wycinamy go w zupełności i przenosimy go na następny rok, czy realizujemy częściowo, czy też być może realizujemy go w pełni. Budżet obywatelski jest 7-milionowy, także zadań mamy dosyć dużo do zrealizowania. Budżet obywatelski przez ostatnie lata się pięknie rozwijał. Rok do roku przekazywaliśmy coraz większe środki. Jak już powiedziałem, w tej chwili jest to prawie 7 milionów na zadania twarde i zadania miękkie. Każdy obwód realizuje to, co jest mu najbardziej potrzebne. Oprócz tego, że mieszkańcy zgłaszają swoje zapotrzebowanie do nas, do radnych, i my staramy się te wnioski włożyć do tego wielkiego budżetu miejskiego, to jednak zawsze cieszy, jak grupa społeczna z danego osiedla, z danej klatki potrafi się zjednoczyć, zrobić coś razem, zebrać podpisy, no i mamy fajną inwestycję. Początkowo prezydent planował wstrzymanie budżetu obywatelskiego na dwa kolejne lata, jednakże no, spotkał się z oporem części radnych, którzy jasno powiedzieli, że nie zgadzają się na takie działania. Dlatego ta uchwała została wycofana z porządku obrad. Jesteśmy przeciwko zabieraniu tutaj tych pieniędzy dla mieszkańców, gdzie oni mogą sami decydować, co jest najważniejsze w ich okolicy. Pamiętać, że tylko w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy naszego miasta oddali ponad 24 tysiące głosów, tak? Brał udział tam ponad 10 tysięcy osób w głosowaniach, więc jest to duży procent. Mamy nadzieję, że to właśnie miasto zrozumiało, że jednak nie możemy tutaj oszczędzać na mieszkańcach, że powinniśmy zostawić im tutaj budżet obywatelski jako rzeczywisty instrument wpływu na najbliższe otoczenie.